To jest ogólnie hackathon, tak to się nazywa jakby branżowo. Hackathon jest takim maratonem programistycznym. Przyjmuje różne postacie. U nas jest to 24-godzinny maraton programistyczny. Chodzi o to, że zbierają się uczestnicy, programiści w drużyny, 3-4 osobowe i przez 24 godziny będą tworzyć jakiś projekt, jakiś system informatyczny. My podaliśmy kilka tematów, 4 tematy i wśród tych 4 tematów uczestnicy właśnie wybierają jakiś jeden konkretny temat i przez cały czas trwania hackathonu będą go tworzyć od podstaw, od samego zera, czyli wymyślać, co to jest za temat, co takiego ma robić dana aplikacja i ją po prostu tworzyć od podstaw, a następnie oceni ich jury z różnych tam kryteriów, na przykład wykonanie techniczne, czy też aspekty biznesowe, a następnie będzie po prostu ogłoszone zwycięzców. Tegoroczna konferencja Dnia IT ma taką bardzo rozszerzoną edycję. Była konferencja, wczoraj odbył się Piastkon, fajnie się złożyło, bo to było w Międzynarodowym Dniu Informatyka. Dzisiaj mamy maraton programowania Piastcode. Jak widać mamy 80 uczestników, którzy będą realizowali przez 24 godziny bardzo ciekawe 4 programy. Zobaczymy, kto wygra. Będą zmęczeni, będą pili dużo kawy, energetyków, jedli pizzę, czyli klasycznie, że programista to jest organizm, który przekształca kawę i pizzę w kod po programowaniu. Ponieważ praca informatyka i w ogóle życie informatyka polega na tym, że siedzisz po prostu do samego rana, do końca, aż nie zrobisz to, co chciałeś. No i to właśnie hackathon to jest po prostu robienie tego samego, tylko na żywo w kompanii swoich przyjacieli, innych ludzi, kamer i tak dalej. My w bardzo prosty sposób współpracujemy z partnerami. Są to partnerzy głównie z branży IT, a jak wiadomo informatycy to branża IT, czyli poprzez nasze programowanie, naukę właśnie na Politechnice szukamy firm, które są na różnych targach, szukają programistów i my dajemy im taką możliwość, żeby przyszli tutaj, z nami współpracowali i znaleźli tych programistów, którzy naprawdę są dobrzy. Ta dzisiejsza impreza jest dla naszego wydziału wyjątkowa, ponieważ tutaj spotykają się dwa środowiska. Pasjonaci, studenci, te osoby, które chcą rozwijać swoją przyszłość w informatyce i równocześnie jest kilka firm, które udostępniają swoje technologie, pozwalają na wykorzystanie tych technologii tym właśnie pasjonatom, którzy się dzisiaj tutaj pojawili.